Siemka, z tej strony MikFighter. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, co aktualnie wiemy o Five Nights at Candy's 4, czyli jednej z gier Fazbear Funverse Initiative. Postanowiłem się zabrać akurat za FNAC-a, bo jest to projekt, o którym wiadomo najmniej i tak naprawdę został lekko zapomniany, bo mało osób o nim wspomina, jeśli chodzi o Funverse. Jest to też takie swoiste rozpoczęcie filmów o całym fanwersie. Nie wiem, kiedy takie filmy będą się pojawiać, ale najprawdopodobniej, gdy będą jakieś większe newsy a propos którejś z gier, bo nie zamierzam omawiać cotygodniowych update'ów z PopGhost Evergreen. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. W okolicach grudnia 2017 oraz stycznia 2018 Emil Mako wpadł na pomysł kolejnej odsłony z serii Five Nights at Candy's. Było to spowodowane tym, że miał pomysły na nowe mechaniki, które chciał wprowadzić w swoich grach. Planowanie tego zajęło mu trochę czasu, aż projekt urósł do ogromnych rozmiarów, co spowodowało, że Emil zdecydował się zrobić z tej gry kolejną grę w uniwersum FNAC. Gra na początku nie była w ogóle ogłaszana, bo nie chciał zawodzić tysięcy fanów anulowaniem gry, co w przypadku Emila zdarzało się dosyć często. Wystarczy spojrzeć chociaż na Project Opia. 1 kwietnia 2018 roku Emil wstawił film na Prima Aprilis, w którym umieścił komentarze osób piszących o tym, czy zrobi FNAC 4. Five Nights at Candy's 4. FNAC 4, where is FNAC 4? Five Nights at Candy's 4. Emil, would you make Five Nights at Candy's 4? I think I'm ready. Film był wypuszczony na Prima Aprilis i nie wiadomo do końca było, czy jest to zwykły troll, czy faktycznie Emil zasugerował nam na końcu nowego Candy'ego. Na końcu pojawił się model Funtime Candy'ego, który był zrobiony dla zabawy przez Emila, który zagrał na trąbce z podpiskiem April Fools. Problem w tym, że na ułamek sekundy przy tym napisie pojawił się znak zapytania. I wtedy już było wiadome, że prace nad nowym FNAC-em trwają. Przyszedł czerwiec 2018. Emil zapostował wtedy obrazek, który był elementem układanki, a rozwiązanie jej prowadziło do filmu na jego kanale zatytułowanego Intermission, który teasował nową grę. Przy okazji można było zauważyć, że gra będzie kompletnie inna od pozostałych i będzie zawierać clickteamowy free roam. Dowiedzieliśmy się także, że gra będzie nieliniowa i będzie zawierała wiele ścieżek, dzięki czemu oddani gracze będą mogli odkrywać znajdźki i inne easter eggi oraz odblokowywać nowe zakończenia. Okazało się również, że Candy będzie głównym antagonistą w tej części, co od razu obala nam teorię o tym, że Rat będzie ponownie głównym złoczyńcą. Tym razem nadeszła kolej Candy'ego, z czego szczerze jestem zadowolony. Bo Candy podzielił trochę los Freddy'ego, że po dopiero kilku grach dostał znowu znaczącą rolę poza tytułem gry. Z takich innych ważnych informacji dowiedzieliśmy się również, że fabuła gry nie będzie skupiona na Mary Schmidt ani nikim z jej otoczenia, lecz na czymś, co było w tle serii, czyli firmy Robotics Corp. Gra będzie posiadała największą ilość postaci niż jakakolwiek gra FNAC, w tym nowe postacie włączając w to nowego protagonistę oraz że będzie można zagrać w minigry. Ciekawą informacją jest również to, że gra będzie renderowana na silniku Blender Cycles, co spowoduje, że grafika będzie wyglądać znacznie lepiej oraz realistyczniej. W lutym 2019 na live'ie Emila, gdzie ogrywał gry z Freddytowego Game Jama, pokazał nam jedno z pomieszczeń z FNAC 4... chyba. Do czasu nie było wiadomo, czy był to FNAC 4, lecz patrząc na walizkę znajdującą się na podłodze, która również pojawiła się na jednym z późniejszych teaserów, łatwo można dojść do wniosku, że jednak był to FNAC 4. 27 maja 2020 utworzona została strona na GameJolcie dla FNAC 4, natomiast w sierpniu tego samego roku wraz z ogłoszeniem Fazbear Funverse Initiative, gdzie oczywiście FNAC 4 zostało potwierdzone jako jedna z gier biorących udział w tym projekcie, dostaliśmy teaser Forgotten Candy'ego wraz z mini Candy'mi. I tutaj historia urywa się aż na 2 lata, bo przez tyle nie dostaliśmy nowych informacji o tym, w jakim stanie jest gra. Dopiero w lutym 2022 Emil opublikował mini update odnośnie stanu gry, gdzie powiedział, że jest dumny z progresu, jaki zrobił przez ostatnie 2 lata. Post zawierał także ukrytą wiadomość, która po rozszyfrowaniu układała się w słowo Don't Forget. Szczerze, przez jakiś czas po tym poście myślałem, że jest to tytuł gry, Five Nights at Candy's Don't Forget, ale potem doszedłem do wniosku, że nie ma to sensu i olałem sprawę. Ostatni oficjalny update odnośnie FNAC 4 był 1 kwietnia 2022 roku, kiedy to Emil zapostował zwiastun gry. Ah!
No chyba nie myśleliście, że Emil na 1 kwietnia wydałby prawdziwy zwiastun. Był to fejkowy zwiastun, jednak zawierał on podpowiedź odnośnie nowej gry FNAF. A mówiąc dokładniej, FNAF 4. Można tą grę porównać do FNAF World oraz arcade'ówek, które były we FNAF 3. Tak naprawdę to tyle, co wiemy o samym FNAF 4 oraz spin-offie, czyli FNAF 4. Przez to, że Emil pracuje tak naprawdę obecnie nad 3 grami naraz oraz zmianami we FNAF 2 i 3, by były gotowe do sportowania na konsole, myślę, że development FNAF 4 potrwa jeszcze jakiś czas. Co do daty premiery, to nie jestem jeszcze do końca o niej przekonany, ale myślę, że może się ukazać pod koniec 2024, ewentualnie przy dobrych wiatrach na początku 2025. Ja wiem, brzmi to strasznie odlegle, ale spodziewam się takiego obrotu spraw. Będąc szczerym, to tak, wiem, nie wiemy wiele na temat tej gry. Mamy jedynie jakieś szczątkowe informacje. Każdy może być wkurzony na Emila za to, ale wiadomo jest to, że Emil studiuje i tak naprawdę musi on pogodzić jakoś te dwie rzeczy, żeby wyszło coś z tego dobrego. Nie powinniśmy również naciskać i pośpieszać Emila, żeby tworzył tę grę jak najszybciej, bo wiadomo, że potrafi on zrobić dobrze dopracowany produkt, z którego każdy będzie zadowolony. No może poza FNAF 2. Ja osobiście jestem podekscytowany tą grą i nie mogę się doczekać, by w nią zagrać. To by było na tyle w tym odcinku i tak wiem, jest on krótki, no ale to nie moja wina, że o FNAF 4 jest tak bardzo mało informacji. Chciałem wam bardzo podziękować za 3000 subskrypcji. Jest to niewiarygodne, jakie liczby ostatnio robią moje filmy i jestem po prostu wdzięczny za cały ruch na kanale. Chcę wam również ogłosić, że w produkcji mam 2 filmy. Jeden to zapowiadany wcześniej film o Remnancie, a drugi to projekt, o którym na razie będzie cicho. Chciałem się wyrobić przed DLC Ruin, jednak patrząc na to, że może wyjść ono tak naprawdę w każdej chwili przez to, że strona na Steamie jest już przygotowana, wolę być ostrożniejszy i się nie pośpieszać. Także dzięki bardzo za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych materiałach, no i cześć!